Kacper Muszyński dla portalu FightSport. Kacper, gratulacje za remis. Kurczę, no nie wiem z czego się cieszyć, nie czuję się przegrany, widziałem już tą walkę na żywo i mimo tego, że druga runda była remisowa, to naprawdę przyznam, że czułem, że jest remisowa, tak trzecia jeszcze szedłem do przodu, mimo tego, że nie miałem już prądu tak naprawdę, bo wziąłem tą walkę zastępstwo, ale szedłem do przodu ciągle, trafiałem go, głowa mu odskakiwała, tutaj on mnie kopie na blok, ja remisuję z nim, także nie czuję jakiegoś tam złości sportowej, tylko po prostu taki lekki niedosyt. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że pozwolili mi tu zawalczyć. Fajna organizacja, naprawdę wszystko dopięte na ostatni guzik, także cieszę się, z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony no jednak coś się tam gryzie. Powiedz mi jedną rzecz, bo nie wiem, czy słyszałeś mój komentarz, ale ja w trakcie walki twierdziłem, że wygrałeś dwie rundy, a trzecia była remisowa. Tu się mamy trochę rozbieżną ocenę, ja to tak widziałem, powiedzmy, oglądając walkę, ale może powiedzmy, ty odczuwałeś to inaczej. Moim zdaniem powinieneś wygrać, bo jednak więcej punktowałeś, więcej uderzałeś i to mi się rzuciło przede wszystkim w oczy. Te low kicki krzyżowe, low kicki na zakroczną nogę, które są rzadkością tak naprawdę, bo niewielu zawodników je potrafi, ale chyba niemiecki zawodnik też pokazał tutaj dużą siłę, co? Duże doświadczenie. Przede wszystkim walczyliśmy w K1, a nie w Muay Thai, także to, że on sobie kopał, to sobie mógł kopać, no to trudno. Ja go trafiałem czysto, no głowa mu skiwała, tak jak wspomniałem już wcześniej. Doświadczony, gdzieś tam słyszałem, gdzieś walczył na największym stadionie w Tajlandii, także no skąd się to jednak wzięło. Ale no nie czuję, żeby był lepszy ode mnie w jakimkolwiek aspekcie. Ja myślę, że jak był werdykt, to z niego powietrze zeszło, bo pewnie wydawało mu się, że przegrał tą walkę. Tak ja to oceniam. No ale cóż, no, sędziowie zadecydowali inaczej. Chyba cię to nie zatrzymuje, bo w krótkim czasie zrobiłeś dwie walki. W Polkowicach też zwyciężyłeś dość szybko. Tam akurat rywal, powiedzmy, był w ostatniej chwili, ale to też się liczy, tak? No niestety, bardzo fajnie wyszło, że kurczę, tam walka, no niestety, no wycofali się tylu rywali, że aż no szkoda słów. Tylko że przede wszystkim zbijanie wagi odbiło się na tej wydolności. Czułem się bardzo dobrze, pierwsza runda, a druga runda nagle zgasłem. No i w trzeciej rundzie już musiałem narzucić sobie na głowę tempo. Może to zbijanie po prostu za krótki okres czasu odpoczynku po prostu. A powiedz mi, bo właśnie to co powiedziałeś, tutaj walka była w kategorii chyba nawet do 74 kg. Ty jesteś taką klasyczną chyba 70, jeśli się nie mylę, tak? No ostatnio niestety ważę coraz więcej. Im jestem starszy, tym niestety rosnę i no, nie jestem w stanie już powoli schodzić do tej kategorii, bardzo się męczę z tym, no ale trudno, no taki sport, tak sobie wybrałem, to tak muszę robić, muszę pracować. Czyli co, witać kategorię półśrednia, czy powiedzmy w tej starej nomenklaturze średnia 75-77? Pewnie. Kurczę, zależy do jakiej walki, do jakiego przeciwnika. Jeżeli no, w najbliższym czasie coś się znajdzie, to no, zepnę się i zbiję do tych 70 kg. Ale jednak no, już po prostu rosnę, już genetycznie jestem coraz większy. Zaczynam przypominać brata, więc niestety. No, właśnie to w trakcie komentowania dzisiaj powiedziałem, że martwię się, czy utrzymasz tą wagę, bo widać, że jesteś silny fizycznie, że naprawdę masz te mięśnie już takie napompowane. Ja dopiero później zobaczyłem, że to jest kategoria 74 kg, bo byłem pewny, że to jest 71, tak? No ale wiadomo, catchweight był korzystny dla ciebie, bo nie musiałeś tych kilogramów docinać, po prostu byś się chyba zarżnął dzisiaj, co? Przede wszystkim to, że weszłem zastępstwo, tak? No to jakieś coś jednak z tego powinno wynikać. Po prostu był... Może to troszkę gorzej wyglądało. Było, minęło, także nie ma co już wspominać. Cieszę się, że zawalczyłem, że tak z mocnym rywalem, także nie ma co narzekać. Słuchaj, jesteś członkiem grupy Ageon Fight Team Sport Business Promotion. Chyba teraz udowodniłeś, że tymi dwoma zwycięstwami w krótkim czasie, że faktycznie na ciebie zwrócili uwagę i że to jest dobry ruch, co? Tak, bardzo się cieszę, że zainteresowali się moją osobą. To jest, mimo wszystko to jest sponsor, to jest naprawdę wsparcie dla mnie. Ja tak naprawdę studiuję, nie mam jak pracować, staram się łączyć treningi ze studiami, a to już zaczyna się od 8 do, po prostu wyjeżdżam z domu o 8, wracam o 11, tak, wieczorem. No i naprawdę to ułatwia mi życie, że Business Sport Promotion i Ageon Fight Team mnie wspierają. Powiedz mi teraz odpoczynek i po nowym roku już będziesz szukał walki zapewne, albo już masz coś upatrzonego. Jak to wygląda? Kurczę, na razie nie jestem w stanie się określić, czy jakaś walka jest pewna, bo tak naprawdę no, ciężko u nas w polskim kickboxingu to zdefiniować.
Ale odpoczynek, no może do świąt, może parę dni. Nie lubię siedzieć w domu tak naprawdę. Ten cały proces przygotowań cieszy mnie najbardziej z tego wszystkiego, także bez treningu nie mogę żyć. No to jest jasne, twój brat też prowadzi klub, więc trzeba bratu chociażby pomóc, a ten klub nie jest wcale mały. Jak widać, jest mnóstwo talentów w waszym klubie i czekam na kolejne też te poza tobą, chociaż oczywiście, tak jak powiedziałem, ty jesteś dzisiaj gwiazdą wieczoru, bo jednak mimo remisu walczyłeś z dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, no i dźwigasz tą presję, masz w końcu chyba 19 lat dopiero, tak? No ostatnio skończyłem 20, także... Już 20-latek. 20. Wszystkiego dobrego i cóż, Kacper, czekamy na kolejny pojedynek, czekamy na kolejne emocje i być może już na jakimś międzynarodowym poziomie, poza Polską, być może coś takiego uda się i sprawdzisz tam swoje możliwości. Dzisiaj nie było źle, ale jeszcze tam wisienkę trzeba tą na torcie położyć. Tak, czekam, żeby startować z zagranicznymi rywalami. Musimy pokazywać, że polski kickboxing jest naprawdę siłą i nie bić się między sobą, bo to musimy wychodzić na zewnątrz. Chcemy walczyć w Glory, to musimy walczyć z rywalami, których ludzie znają. Także nie powinniśmy się, tak że powiem, kisić w naszej Polsce. I tak. No, kurczę, chciałbym zawalczyć z kimś mocniejszym już. To na to liczymy. Mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi, po nowym roku. Rok chyba jest udany dla ciebie. Nie ma co narzekać. 5 walk, 5 zwycięstw. Także jest dobrze. Nie narzekający Kacper Muszyński. Troszeczkę tam ponarzekał, że mogło być lepiej, ale wiadomo, dzisiaj w ostatniej chwili wziął też walkę tutaj na MFC i cóż, bardzo dobrze się spisał z bardzo doświadczonym niemieckim zawodnikiem. Udźwignął presję. Remis, ale myślę, że to jest remis ze wskazaniem albo przynajmniej 2-1. Cóż, Kacper, dziękuję bardzo i oby się twój talent rozwijał dalej. Dziękuję bardzo.